Witaj w szóstym module drugiej części kursu o przygotowywaniu stanowiska komputerowego do pracy. Mamy obecnie na rynku bardzo duży wybór oprogramowania użytkowego. Zastanówmy się, czym najczęściej kierują się klienci przy wyborze oprogramowania do realizacji określonych zadań. Klienci powinni odpowiedzieć sobie na pytania, do czego ma ten program służyć? Czy chodzi o obróbkę zdjęć z wakacji, czy program dla profesjonalnego fotografa? Czy potrzebuje programu do obsługi księgowej w jednoosobowej firmie, czy w dużym przedsiębiorstwie zatrudniającym 1000 osób? Wtedy jesteśmy w stanie przejść do kolejnych kroków i spełnienia kolejnych oczekiwań użytkownika. Istotnym kryterium jest również łatwość w obsłudze. Często też czynnikiem decyzyjnym jest przyzwyczajenie do producenta, czy też zasobność portfela, czyli cena samego programu. Ważne są również cechy samego produktu, na przykład możliwość realizacji określonych zadań, różnorodność obsługiwanych formatów plików, ilość oferowanych funkcji, wsparcie techniczne i dostępność aktualizacji, warunki licencji, popularność w danej grupie programów użytkowych. Oprogramowanie użytkowe nie będzie działać na każdym sprzęcie. Należy wziąć pod uwagę wymagania sprzętowe oprogramowania użytkowego. Chodzi tutaj o kompatybilność oprogramowania użytkowego z posiadanym przez użytkownika systemem komputerowym. Przykładowo, jeżeli chcemy zainwestować w najnowszą wersję programu do obróbki zdjęć, a nasz system komputerowy został złożony i skonfigurowany 10 lat temu, istnieje duże prawdopodobieństwo, że program nie będzie działać poprawnie. Rozwiązania są dwa. Albo pomyślimy o innym programie dostosowanym do systemu, albo rozbudujemy czy wymienimy system. Podobnie użytkownik MacBooka Pro nie powinien inwestować w program do zarządzania projektem Microsoft Project, ponieważ nie będzie on działał na komputerach firmy Apple. Dlatego ważnymi parametrami są tutaj rodzaj procesora i jego parametry, ilość pamięci operacyjnej, wymagane miejsce na dysku twardym, rodzaj i wersja systemu operacyjnego, parametry karty graficznej. Dziękuję za uwagę.